Hej, film miał premierę w necie z miesiąc temu, ale nie wiem czemu po prostu wtedy go pominąłem, natomiast stwierdziłem, że to bracia Russo, ci nasi od Avengersów i sukcesu Marvela wypuszczają pierwszy film niezwiązany z tym w ich reżyserii, a nie, że tylko są producentami czy scenarzystami, bo to już się zdarzało, musimy o tym pogadać, nie? Pomimo, że wciąż mają Spidermana w głównej roli, który notabene tutaj w tym filmie momentami w jednej peruce Tom Holland wygląda zupełnie jak Tobey Maguire, to jest po prostu niesamowite, naprawdę. Cherry, czyli Cherry utracona niewinność. Nie wiem, po co musiał być dodany ten podtytuł po polsku, ale. No dobra, to najnowszy film w reżyserii braci Russo, którzy opowiadają nam historię opartą na podstawie autobiograficznej książki niejakiego Niko Walkera, czyli weterana wojny w Iraku, potencjalnie zwykłego amerykańskiego chłopaka Millenialsa, który dorobił się na wojnie PTSD i po powrocie do kraju nie tylko został ćpunem, ale też złodziejem rabującym banki. I coś gdzieś z miesiąc temu mi się obiła jakaś jedna recenzja, coś tam gdzieś sprawdzałem, że film jest słaby. Natomiast teraz jak sobie go odpalałem, to widziałem na filmwebie, że no dosyć wysoką średnią ma od ludzi, od publiczności, taką, że, no, że będzie okej okay. i <laughs> po 20 minutach musiałem na chwilę po prostu, miałem taki moment, zaraz, co tu się wadzieje dzieje, musiałem sprawdzić w necie i okazuje się, że no tak, no rozbieżność między ocenami publiczności a krytyków, na przykład Narodem Tomatos jest ogromna i, I już wiem czemu, bo to jest film, który Naprawdę, pierwszy raz od dawna walczyłem ze sobą, żeby go nie wyłączyć po właśnie tam 10, 20, 30 minutach. Takiego burdelu na ekranie, to ja jeszcze nie widziałem już od dawien dawna. Nie powiem, że nigdy, że jeszcze nie widziałem, ale od dawna. W sensie, uwielbiam Braci Russo za Winter Soldier, za, wiecie, Civil War i za Avengers Infinity War i Endgame, jakby pełen szacun. Ale tutaj mamy jakiś taki syndrom braci Wachowskich, czy sióstr Łaczałskich w sumie w tej chwili, gdzie wiecie, mamy ten kultowy Matrix w głowie, a wychodzi jakiś, jakiś Jupiter Ascending czy coś tam i to po prostu nie działa. No i oczywiście widzę, że publicznością w miarę ten film się podoba, więc jakby pamiętajcie zawsze wyrobić swoje zdanie jest najlepiej, ale moim zdaniem ten film to po prostu kupa. I naprawdę oglądałem go jak, jak, jak taką sekcję zwłok na żywo, ponieważ no, pierwsze pół godziny, może zacznijmy od tego, że film trwa dwie dwadzieścia chyba. I to jest tak o dwie za długo w przypadku tego filmu, ale nie no, tak poważnie to jest ze trzydzieści, czterdzieści minut za długo. Niesamowicie wydłużona historia, która, jakby, widać, że Bracia Russo chcą zrobić film. Typu Forest Gump, chłopcy sferajny. Jakaś taka długa historia tej pewnego człowieka, który właśnie pewne specyficzne wydarzenia w ży życiu, wiecie, jak z pudełka czekoladek miał i no właśnie, jakieś, jakieś przed, coś przed wojną, wojna, skutki wojny, potem coś. Bardzo obszerna historia na faktach. Więc jest ona rozciągnięta, po co do granic możliwości, natomiast nawet na chwilę nie przykuła mojej uwagi, tak żebym chciał właśnie film kontynuować, żebym w ogóle w jakimkolwiek stopniu czuł, że. Ta historia adekwatny sposób pokazywana na ekranie, żebym rozumiał motywację bohaterów i żeby problemy pokazywane na ekranie były jakoś ciekawie rozwinięte. No bo jak wam opowiem zarys tej historii, czyli że milenia, chłopak ten Nico Walker urodzony w 85 poszedł do wojska w wieku 21 lat. Hardcore, nie? Jak wiecie, wyobrażacie sobie, że 21 lat i, i wiecie, i bierzesz udział w bitwach, gdzie ludzie giną na Twoich oczach, i musisz ludziom flaki do żołądka z powrotem wsadać, bo są na wierzchu. W sensie, no, wiecie, to jest temat dla mnie już ciekawy i niesamowity po prostu, że to się dzieje na świecie, nie? Wiecie, my żyjemy w naszej bańce, tak, bez wojny, i to jest po prostu dla mnie niewyobrażalne. No i po takich wyrażeniach mamy PTSD, czyli stres pourazowy, mamy narkotyki, mamy napady na banki. Rzeczywiście to brzmi niesamowicie ciekawie. To brzmi jakby każdy z tych elementów dawał nam ogromny potencjał na po prostu na ciekawe zbudowanie portretu psychologicznego bohatera. Na ciekawe jakby takie rozpatrzenie, takie wzięcie na chwilę na tapetę bardzo ogólnokrajowych czy ogólnoświatowych problemów, właśnie takich jak wojna, jak narkotyki, jak stres pourazowy, tak? Na przykładzie tego człowieka możemy jakby odnieść jakąś myśl do całego pokolenia. I jakby ja rozumiem, że to wszystko jest, stoi jakby za tą książką autobiograficzną, za tym filmem, stojącym za książką. Natomiast tego w ogóle nie ma w tym filmie. Ten film jest po prostu takim bałaganem, że pierwsze 30 minut to jest... <laughs> Przypomniała mi się taka aneg anegdota Majka Stoklasy z, z Red Intermedia, kiedy powiedział, nie pamiętam o czym, czy to o jakimś tam filmie DC, czy, czy, czy o któryś nowych Star Warsach, ale powiedział, że no właśnie, uży, użyję tej metafory tutaj, że pierwsze pół godziny filmu to jest jak y, Homer Simpson ze swoim tym make-up gunem, czyli że strzelał niby y, make-upem, czyli makijażem. I wiecie, to był jego wynalazek, ponieważ pierwszy, powiedzmy, akt tego filmu to jest absolutny bałagan tonalno-techniczny, i mamy tutaj tak dużo technik, typu nagłe łamanie czwartej ściany, jakieś flashbacki, że zaczynamy historię tak od końca i mamy flashback do początku. Mamy ciągłą, ciągłe dziwne zabawy kamerą, różnymi motywami, typu format, że nagle mamy et etap w wojsku i nagle mamy jakiś inny format. Mamy po prostu tak dużo jakichś dziwacznych momentów, które do siebie nie pasują, które są. To, to jest jak jakiś przestylizowany, absolutny przerost formy nad treścią, który spowodował, tylko że miałem ból głowy w trakcie oglądania. Nie wiedziałem przez pierwsze pół godziny o co w ogóle chodzi tym filmowcom, co oni chcą mi pokazać. Nie rozumiałem, dlaczego historia tego człowieka, dlaczego mam, co mam do niego czuć, czy mam mu współczuć, czy to jest na poważnie, czy to, jest, czy to ma być żartobliwe, ponieważ ta historia jest tak trochę opowiadana, właśnie na zasadzie mamy taki przerost tych stylistycznych, jakichś dziwnych. Nie wiem, jakby to powiedzieć, strzelania z tego właśnie make-up shotguna, na zasadzie, że tutaj damy coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj nagle Tom Holland znowu złama czwartą ścianę i spojrzy w kamerę. Wiem, tak, taki natło, taki przerost tych pomysłów, że dopiero gdzieś w 40 tam, czy w 50 minucie, nie wiem w której, a jak mamy scenę w wojsku i wspomniane flaki na wierzchu, dopiero wtedy zrozumiałem, bo nie wiedziałem przed filmem o czym on jest tak naprawdę, i dopiero wtedy zrozumiałem, <laughs> że to ma być dramat. Że tutaj właśnie wejdzie to PTSD. Tu miałem taki moment takiego, aha, dobra, czyli on potem, jak napada na te banki, to to nie ma być śmieszne. Bo pierwsze 30-40 minut filmu oglądałem z taką myślą, że no to ma być taka historia jakimś przestępcy, o kimś, kto może zabłądził ży życiowo, skoro ćpa i napada na banki, ale że to ma być trochę takie śmieszne, trochę takie wiecie, na zasadzie powiedziane z jakąś werwą, trochę takie ceny, no nie? Z jego perspektywy. Tymczasem. Tutaj widzimy flaki na wierzchu, i scenę później ewidentnie widzimy, że w no, prędzej czy później ten człowiek będzie miał PTSD, bo widział coś, czego 20 lat nie powinien widzieć, taką tragedię doznał, nie? I sobie pomyślałem, boże, to 40 minut takiego po prostu świecenia mi latarką w oczy filmową, takiego a tutaj nagle złamiemy czwartą ścianę, a tu nagle kamera podleci, a tu się zatrzyma z góry, a tutaj coś, a tutaj ten, a tutaj jakiś, a tu jakaś alegoryczna, symboliczna scena, gdzie bohaterowie nagle do narracji tego głównego chłopaka, który gada. Widzimy co innego na ekranie niż rzeczywistość. Jakieś absolutne, dziwne rzeczy, bo jest w oczy, taka na zasadzie jak na przesłuchaniu, że ja nie wiem na co patrzę. I to wszystko ma się sprowadzić do prawdziwego, prostego ludzkiego dramatu. Mówiąc prostego mam na myśli, no PTSD ma po wojnie, nie? W sensie, temat jest sam sobie mega skomplikowany, ale żeby to nam wyjaśnić, proste, nie? Ech. Coś niesamowitego dla mnie, naprawdę. Natomiast potem, gdy już wchodzimy właśnie, powiedzmy ten pierwszy akt tego bałaganu przemija, wchodzimy w wojnę i wchodzimy w rzeczy, w, w wydarzenia po wojnie, zdecydowanie film trochę się uspokaja, albo może nie, może się przyzwyczaiłem. Natomiast wciąż mamy nagminną, absolutnie nudną i leniwą narrację głównego bohatera, która nie mówi nam nic więcej ponad to, co już widzimy na ekranie, więc taka po prostu gada nam to, co już widzimy, żeby gadać. Ale co gorsze... Ten film poszczególnymi segmentami przypomina mi inne filmy. Jak pokazuje się segment z wojny, z jego takiego tych przygotowań, że poszedł do wojska, no to oczywiście genialny Jarhead przychodzi na myśl. Notabene Jarhead, moim zdaniem, jeden z najlepszych filmów wojennych ever. Filmów prawie bez wojny, ale o wojnie. Bardzo niedoceniony. W mojej opinii to jest mistrzostwo ze zdjęciami Dickinsa, z reżyserią Sama Mendesa, świetny Jake Gyllenhaal. Hall. Nieważne, tylko mówię przy okazji. Właśnie to było oglądanie Cherry, to było z mojej perspektywy takie. Czemu nie oglądam Foresta Gampa? Czemu nie oglądam Jarhead? Czemu i tak dalej, nie? Tylko to wszystko jest takie negatywne przywoływanie na myśl, typu wygląda jak zerżnięty z tego filmu, który lubię tylko zrobione gorzej. To samo mamy, nie wiem, jeśli chodzi o kwestie narkotyków i na przykład Spotting, czy, czy pewne momenty narracji i sceny zbudowane trochę jak właśnie w chłopcach sferajny, czy, czy w Forestie Gampie nawet może trochę. Natomiast film ma duszę bliżej, powiedzmy, Pain and Gain Michaela Beya, czyli Pain and Gain to dla mnie, no, Średni film, powiedzmy, nie wchodźmy w dokładną dyskusję, ale przede wszystkim film, w którym Michael Bay wziął prawdziwą historię, która była tragiczna i przedstawił ją w sposób trochę śmieszny. I tak trochę bez szacunku do ofiary tej historii. I tak sobie myślałem, oglądając ten film, że to jest takie, kurna, oglądamy coś tak, co, co coś co mogłoby być tak potężne, dotyczące tak, tak potężnych i dramatycznych momentów jak PTSD, jak wojna, jak, wiecie, narkotyki, uzależnienia. I to jest przedstawione w taki błazeński wręcz sposób, w sposób, w który nie do końca wiem, co ma mi powiedzieć, ponieważ ogląda się ten film tak, jakby bracia Russo nie wiedzieli dokładnie, co chcą przekazać, ale wiedzieli, jakie filmy chcą imitować, i po prostu brali z półeczek poszczególne sceny i motywy z filmów, które lubią. Czyli nie tylko, że mamy chaos filmowo mówiąc, że te sceny są po prostu dziwnie zmontowane, nakręcone, mamy dziwne pomysły, jeśli chodzi o narrację i, i kadrowania i tak dalej, ale. Historia zamiast być spójnym jakimś jednym przekazem, jakąś jedną myślą, jest po prostu też burdelem, i nie do końca wiemy, co mamy myśleć. I to te... strasznie mi się to nie podobało. Najmocniejszym punktem filmu jest Tom Holland. I w ogóle powiedziałbym, że obsada, ale Tom Holland naprawdę, poza tym, że momentami, no naprawdę on wygląda, jakby miał 17 lat cały czas. To jest wręcz niesamowite, że chłopak jest już tam 20 parę lat, naprawdę wygląda, jak, jakby nie był pełnoletni. A szczególnie już tutaj w trakcie filmu też mi ileś tam lat, no ciężko w to momentami uwierzyć, szczególnie pod koniec, że już jest trochę starszy, ale pomijając absolutnie jego wygląd, kastyk i tak dalej, jest super. Jest naprawdę utalentowanym aktorem i sprzedaje tutaj cały wachlarz emocji, wiecie, od takiego trochę. Dziwnego nastolatka, który wiecie, nie do końca wie, co ze sobą zrobić, po kolesiach w trakcie walki na polu bitwy w Iraku, po kolesiach, który jest uzależniony i po prostu jak taki najbardziej czpuński pół robi, co może, żeby odzyskać narkotyki znaczy odzyskać, żeby je zdobyć. Bo tutaj naprawdę dochodzi do takiego poziomu uzależnienia, gdzie po prostu dzieją się dantejskie sceny, które notabene znowu powinny być straszne. Tymczasem patrzyłem na nie trochę tak momentami, jakby to miała być komedia, w sensie tak były nakręcone, że czasami jest, jest kilka momentów dalej w tym filmie, które. Ciężko się nie śmiać, pomimo że oglądamy coś tragicznego, więc to jest i to nie jest taki, wiecie, taki wspaniały, groteskowy zabieg twórców, którzy chcieli właśnie połączyć style i tak dalej, i jak najwięcej wyciągnąć z tego i przez groteskę coś pokazać. Nie, to jest po prostu taka nieumiejętna budowa filmu. No, Ja, ja nie wiem, naprawdę Uff. dla mnie absolutny przerost formy nad treścią. Bałagan w za długim filmie, który jest absolutnie nieskoncentrowany na tym, czym powinien być. W ogóle nie rozwija tych wątków, które. I tych, tych dramatycznych rzeczy dotyczących tego prawdziwego człowieka, który to przeżył, I, i wielu takich ludzi, którzy pewnie są na tej planecie, i tych prawdziwych spraw. Zamiast tego mamy jakieś po prostu taką popisówkę kopiującą różne znane filmy, miksującą stylę, która po prostu nie działa. Wychodzi z tego taka. takie, no, mi się to kojarzy właśnie z tym homerem strzelającym make-upem w każdej scenie, żeby coś po prostu zwrócić uwagę. To takie świecenie latarką filmową widzowi w oczy, żeby każda scena była jakaś dziwna, inna i eksperymentalna. A gdzieś za tym wszystkim, gdzieś za tym po prostu formalnym burdelem. Jest naprawdę intrygująca historia, która, tak jak mówię, powinna działać na poziomie indywidualnym. Po prostu prawdziwa jednostka to przeżyła, ale też mogłaby być jako punkt odniesienia dla całego pokolenia i wielu takich ogólnokrajowych, światowych nawet, no bo to nie tylko Amerykanie wys wysyłają żołnierzy na wojnę, nie tylko Amerykanie mają problem z narkotykami. To są, wiecie, niezależnie od Ameryki problemy. Wiadomo, że ta sytuacja takiego kolesia urodzonego w 85., co to przeżył w Iraku i tak dalej, na pewno w Stanach ma większą szansę na trafienie tak stricte w jakiegoś widza i naprawdę blisko prawdziwych historii innych ludzi, ale powiedzmy, że na całym świecie to może być taka ogólna historia dotycząca wojny, właśnie takich ludzkich dramatów, uzależnienia, pogłębiania się tego, desperacji związanej z tym wszystkim, z narkotykami i, i PTSD, nie radzając sobie z problemami i tak dalej, gdzieś za tym filmem stoi fascynująca historia, którą po prostu chciał, chciałbym, żeby ktoś dużo lepiej pokazał niż ten bałagan. 4 na 10 ode mnie dostanie ten film, i no nie wiem, dla mnie, bracia Russo, tak sobie zaskarbili moje zaufanie poprzez filmy marvelowskie, i jakby tam dokładnie wiedzieli, co robią, dokładnie wiedzieli, co chcą przekazać i im to wychodziło, że no wciąż, jakby, no nie powiem, że nie włączę ich kolejnego filmu, nie, ale mają taką dużą żółtą kartkę po prostu w stylu: Wow, chłopaki, trzeba się troszeczkę uspokoić. No ale powiedziawszy to, widziałem, że ten film od publiczności ma całkiem wysokie noty, więc ja nie wiem, może nie wiem, może ludzie po prostu nie zwracają uwagi na te wszystkie techniczne rzeczy, może ja tak, czasem mam takie wrażenie, że jakbym oglądał ten film prawie nie patrząc w ekran, tylko scrollując Facebooka nie jest dla mnie to oglądanie filmu, ale to by tak było no to rozumiem, że potencjalnie mógłbym wynieść z tego filmu zero tego burdelu, który się dzieje a więcej po prostu, że no to całkiem ciekawa historia tego człowieka nie, i tak Wiecie, to takie, to co stoi za filmem, ale no ja oceniam ten film, to jak on wygląda i te pierwsze pół godziny to był dla mnie po prostu... Jak pierwszy raz Tom Holland łamie czwartą ścianę, że wchodzi do banku i nagle odwraca się w kamerę i mówi i potem idzie dalej, to wybiło mi to tak z filmu, że aż się uśmiałem. Bo w wielu filmach takie zagranie techniczne, że na chwilę, wiecie, tam jakiś w House of Cards albo w serialu Fleabag, aktor patrzy w kamerę, wiecie, scena, scena, patrzy w kamerę i coś mówi do nas, po czym wraca, w wielu serialach to chwaliłem, lubię ten zabieg. Jest on ryzykowny, ale jak działa, to działa fajnie. Tutaj to mnie tak wybiło z filmu, że po prostu miałem taką myśl, tylu, no Tom Holland na secie, na chwilę aktorzy udają, że go nie słyszą, a on idzie i coś mówi. Tak to dla mnie zagrało. Tak mnie to wybiło z filmu. Także no... Burdel. Czekam na Wasze opinie. Jeśli Wam się ten film podobał, śmiało piszcie. Jakby Kwestia tylko osobistego zdania. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.